Dzień dobry, witajcie studenci. Kolejne dwa czasowniki frazowe. Bear with oraz hang up. Bear with. Być cierpliwym, wyrozumiałym wobec kogoś. Tak na spokojnie. Tak? Po polsku jest być jakimś. Tutaj mamy bear jako czasownik. I ten czasownik odnosi się przede wszystkim do różnych emocji, które w sobie nosimy, myśli, jak również do dziecka. Tak? Czyli jest to czasownik nieregularny. Bear, bore, born. Born. To na pewno znasz. I was born. Ja byłem urodzony. I was born. A to jest właśnie od tego czasownika bear. Okay? Nosić coś, znosić coś. Znosić jakieś cierpienie, znosić jakieś emocje, znosić myśli. Ale na przykład takie ciekawe wyrażenie tutaj jest bear a grudge. Nosić w sobie, chować w sobie urazę wobec kogoś. Bear a grudge. Bear a thought. Czyli myśl, nosić w sobie jakąś myśl. Okay? Bear a responsibility. Responsibility, odpowiedzialność, czyli nosić ten ciężar odpowiedzialności. Tu jest to bear. No, bear to jest niedźwiadek, więc jakoś to też tutaj można z tym skojarzyć. A więc bear with somebody. Bear with me. Tak? Bądź cierpliwy i wyrozumiały wobec mnie. Znoś, powiedzmy, tą niewygodę wynikającą z mojego towarzystwa, tak? Bear with me. I następnie hang up. Hang również nieregularny. Hang, 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 hanging, hangs. Hang zawiesić. Tak? Hang, hang zawiesić coś. Tutaj uwaga, bo kiedy hang dotyczy wieszania, tak jak to drzewi bywało, że się ludzi wieszało, to wtedy jest czasownikiem regularnym. Hang, hanged, hanged, hanging, hangs. Natomiast wieszanie rzeczy, zawieszanie rzeczy jest hang, 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 hanging, hangs. Okay? Więc hang up, up do góry. I tutaj znaczenie rozłączyć się i zakończyć rozmowę telefoniczną. I oczywiście w obecnych czasach przy naszej technologii, powiedzmy, to nie ma sensu, ale kilkadziesiąt lat temu, kiedy telefony, prawda, były prostsze, mechaniczne i słuchawkę się zawieszało. Tak? Hang up. Tak? Czyli bierzesz słuchawkę i ją odwieszasz, zawieszasz na tym wsporniku, tak? Stąd jest hang up, zakończyć rozmowę telefoniczną, rozłączyć się. Okay? No i bardzo proste zdanie. Please bear with me and don't hang up. Czyli takie zdanie pojawia się w czasie rozmowy telefonicznej, w której jedna osoba tak już nadaje, że druga już chce się rozłączyć i to sugeruje, a ta mówi, nie, jeszcze poczekaj, please bear with me and don't hang up. Tak? Bądź cierpliwy, wyrozumiały, poczekaj jeszcze chwilę i nie rozłączaj się. Okay? I tutaj mamy tryb rozkazujący, ale złagodzony. Złagodzony przez please. Tak? Gdyby nie było please, to byłoby bear with me, don't hang up, jako tryb rozkazujący. Łagodzimy to przez please. Please. Jeszcze bardziej można by złagodzić. Please, could you bear with me? Could you bear with me, please? Okay? To wtedy jest już jako prośba. Natomiast jak szybko chcemy właśnie coś powiedzieć, no to ten tryb rozkazujący łagodzimy przez please. Okay? czyli please bear with me and don't hang up, proszę bądź cierpliwy, wyrozumiały dla mnie i nie rozłączaj się, ok? No to powtarzaj. Please bear with me. And don't hang up. Okay? Tutaj jest bear, nie ber, tylko be, to rygardłowe, tak? Please bear with me and don't hang up. Okay? Bear with, cierpliwy, wyrozumiały, tolerancyjny wobec kogoś, wobec jakiejś nieprzyjemności, tak? Hang up, rozłączyć się, odwiesić słuchawkę. Dziękuję.